Dzień dobry. Pamiętają może Państwo sztukę Moliera Mieszczanin Szlachcicem, której bohater dowiaduje się z wielkim zdumieniem, że mówi prozą. W przypadku, który dzisiaj będziemy omawiać, mamy do czynienia z sytuacją odwrotną. Z pisarką, która tak naprawdę mówi poezją. A więc z Dorotą Masłowską i jej akurat sławną wojną polsko-ruską pod flagą biało-czerwoną. Ja tutaj mam wydanie ozdobne w twardych okładkach, które ukazało się tuż po tym ogólnym szaleństwie, które się przetoczyło w recenzjach, które zostało udokumentowane na skrzydełkach tej książki. Tutaj są fragmenty recenzji z jednej i z drugiej strony. Ktoś może pamięta, było to naprawdę wielkie szaleństwo, które ja akurat miałem okazję obserwować od środka. Ponieważ Dorota i ja mamy wspólnego wydawcę, jest nim Paweł Dunin-Wąsowicz. No i również obracamy się mniej więcej w tym samym środowisku literackim, chociaż ja jeszcze w kręgach fantastyki. Co jest w tej książce takiego niezwykłego? No właśnie to, że to tak naprawdę jest poezja, a nie proza. Chociaż pewnie tutaj już krytycy zaczną rwać włosy z głowy, ale niech rwą. Mnie do prozy Doroty Masłowskiej przekonała dopiero sytuacja na spotkaniu autorskim, kiedy Wojnę polsko-ruską czytał poeta Marcin Świetlicki. Kiedy czytał to faktycznie poeta z prawdziwego zdarzenia i potrafił wyczuć ten rytm, ten styl, ten język, to nagle do mnie dotarło, czym jest ta książka, czym jest ta poezja udająca prozę. Czasem przez niektórych nazywana hip-hopem. Chyba dosyć trafnie. Otóż kryje się za tym zupełnie niebywała sprawność językowa, którą wśród osób żyjących współcześnie, oprócz Doroty, przejawia jeszcze Jacek Dukaj, a wśród zmarłych był to Stanisław Barańczak i Krzysztof Kamil Baczyński. Są to ludzie, którzy potrafili i potrafią robić ze słowami naprawdę coś dziwnego, zdumiewającego. Potrafią te słowa zestawiać ze sobą tak, że one wzięte razem znaczą więcej niż ich znaczenie brane osobno. Kryje się tu jakaś nieliniowość, jakaś synergia, dla mnie osobiście zupełnie nieuchwytna, niezrozumiała. Ja na to patrzę zarówno na, jak czytam Dorotę, jak i Jacka Dukaja. Czytam, zatrzymuję się i rany Julek, co oni napisali, co oni zrobili z tymi słowami? Czytam to jeszcze raz i no tak, kurczę, rzeczywiście coś w tym jest. Pierwszy raz mnie coś takiego tknęło właśnie w poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Metafora: ryba jest liściem deszczu, która pierwotne znaczenie użytych słów stawia zupełnie na głowie. Natomiast wszystkie razem tworzą nową treść, nowe znaczenie. To jest cecha poezji. To jest cecha naprawdę dobrej poezji. Ewentualnie, jak ja to nazywam na swój własny użytek, autorzy tacy jak Dorota Masłowska, jak Jacek Dukaj, a kiedyś Stanisław Barańczak i Krzysztof Kamil Baczyński, zamiast normalnego ośrodka mowy w mózgu, tak jak wszyscy normalni ludzie, mają po prostu trzecią półkulę mózgową
która zajmuje się grą słów. To jest tutaj najbardziej niezwykłe. Ja, jako pisarz wywodzący się ze środowiska fantastyki, byłem zawsze uczulony na wszelką awangardę. No, my fantaści strasznie się nie lubimy, nie lubiliśmy, zwłaszcza kiedyś z pisarzami awangardowymi spod znaku twórczości. To była taka święta wojna. I początkowo właśnie podchodziłem do wojny polsko-ruskiej Doroty jak pies do jeża, myśląc, że to jest kolejna twórczość awangardowa i kolejne bezsensowne łamańce językowe. No więc nie są. No, tylko musiałem posłuchać, jak to czyta poeta, prawdziwy poeta. I wtedy mi olśniło. Tak to jest właśnie ta nieliniowość słów, nieliniowość znaczeń. Nowa treść, która się pojawia z przypadkowego, zdawałoby się na pierwszy rzut oka, zestawienia słów. I tutaj może przeczytam coś, co mnie ujęło, co mi zapadło w pamięć. To jest scena rzygania gruzem do wanny. Chwilę za głazem przychodzi następny wymiot. Teraz jest to z kolei deszcz kamieni, drobnych, niewielkich niczym żwir, lecz odrobinę większych. Znaczy się takich zwykłych, średnich kamieni, co można znaleźć na każdym kroku bez specjalnego usiłowania. Tu przerwa, bo mi by jak algorytm YouTube'a zaorał ten podcast, więc autocenzura. I czytam. Panienka z kamieniem wewnątrz. Panienka rzygająca kamieniem. I co jeszcze? I ja chciałem ją mieć, przelecieć. Jamę brzuszną z kostką brukową. No to jest coś, co mi zrobiło lekkie zamieszanie w mózgu. No nie będę używał popularnego anglojęzycznego określenia. Ale coś, co mi zostało w pamięci i coś, co mnie do prozy Doroty przekonało. No i przy okazji mamy tutaj informację, przesłankę, dowód tego, że jest jedna rzecz, której Dorota Masłowska na pewno nigdy zrobić nie potrafi. Mianowicie nie zdoła nigdy poprowadzić warsztatów literackich. Nie Dorota, każdy inny pisarz. No bo czego ona mogłaby nauczyć ludzi na warsztatach literackich? No właściwie tego, co wszyscy uczą, tego, co się zazwyczaj na warsztatach tak zwanego kreatywnego pisania uczy. To znaczy, że po podmiocie ma być orzeczenie i że nie należy powtarzać tych samych słów w sąsiadujących ze sobą zdaniach. Natomiast no tu tego, co jest cechą stylu Doroty Masłowskiej, jak to my w okolicach lampy nazywamy pisania masłem, no tego się zupełnie nie da nauczyć, nie da się tego podrobić. Jest to cecha ewidentnie wrodzona, a zważywszy jej skalę, intensywność tej prozy, no to wydaje mi się, że ta moja metafora z trzecią półkulą mózgową, która zajmuje się tylko grą słów, jest w tym przypadku jak najbardziej właściwa. I tutaj chciałbym wspomnieć, że Dorotę Masłowską też na swój sposób odkrył Stanisław Lem. Tak, staruszek u schyłku życia zainteresował się wtedy jeszcze nastolatką, chociaż nie. Wtedy Dorota nie była już nastolatką. Lem zainteresował się Pawim Królowej, a więc kolejną książką Doroty po wojnie polsko-ruskiej. To jest ta cecha Lema, o której wspominałem w pogadance o Lemie. Ciekawość świata. Stary mistrz zainteresował się
piękną dziewczyną, która mogłaby być jego prawnuczką. Natomiast w dziedzinie literatury to żadnego pokrewieństwa się dostrzec nie da, poza tym, że oboje piszą w języku polskim. No to było niesamowite. Pamiętam Paweł Dunin-Wąsowicz, który przegapił tą recenzję Lema w Tygodniku Powszechnym. Jedną z ostatnich recenzji felietonów Lema. No, pamiętam, Paweł strasznie sobie pluł w brodę, że przegapił tą recenzję i nie zamieścił jej nigdzie. No tutaj na tych skrzydełkach nie mógł. To się ukazało wcześniej jednak, ale nigdzie indziej. Przegapił i nie mógł sobie tego darować, pamiętam. Natomiast no, Lem zaimponował wtedy po raz kolejny swoją ciekawością świata, bo zainteresował się tym zjawiskiem literackim o nazwie Dorota Masłowska. Poczytał sobie, no i wyciągnął swoje własne wnioski. Tak nawiasem mówiąc, Lem zainteresował się również swego czasu także Olgą Tokarczuk i wyciągnął wnioski zupełnie przeciwne. W każdym razie recenzja Lema z Doroty Masłowskiej z Pawia Królowej była przychylna, tak to delikatnie ujmijmy. Lem nazwał tą prozę pływaniem motorówką w kanale, czyli w jakimś wąskim akwenie. Także śruba tej motorówki po prostu strasznie tą wodę burzy i wyrzuca mnóstwo mułu z dna. To jest metafora mistrza. I tutaj właśnie przy okazji tego mułu warto podkreślić niezależność Doroty. Jeśli wejdziecie na jej profil na Facebooku na przykład, to nie znajdziecie tam żadnych popularnych awatarków będących deklaracjami politycznymi modnymi ostatnio. Dorota jest wyraźnie ponadto, obok tego, a jej satyra polityczna, no polityczna, no właśnie nie. Różne strony politycznego sporu chciałyby, żeby ta satyra Doroty była polityczna. Żeby ona komuś dowaliła, żeby po stronie jakichś wartości Dorota się opowiedziała. Gdy tymczasem ona jest niezależna, zadziorna i nie daje się zamknąć w żadne ramki, w żadne szufladki, przynajmniej jeśli chodzi o bieżący dyskurs polityczny i bieżące spory polityczne. To jest rzecz bardzo charakterystyczna dla prozy Doroty. Brak tendencyjności. Wynikło to może z tego szaleństwa, które się rozpętało po opublikowaniu wojny polsko-ruskiej. No kiedy to wszyscy chcieli z nią nagle przeprowadzić wywiady, przy czym jeden z tych wywiadów był głupszy od drugiego. Doszło do tego, że Dorota uciekła z domu. Pamiętam, Paweł się strasznie denerwował, Paweł Dunin-Wąsowicz. Co się z Dorotą dzieje? I pamiętam, jak bardzo się ucieszył, kiedy Dorota wreszcie dała znak życia, bo przysłała felieton. Wtedy te felietony drukowała machina, o ile dobrze pamiętam. Ale faktycznie popularność, całe to szaleństwo, które zwaliło się na maturzystkę, nastolatkę. No przypomnijmy, Dorota pisała tą książkę, żeby sobie odreagować wkuwanie do matury. No i odreagowała rzeczywiście bardzo skutecznie. A potem stała się nagle no, zabawką mediów, tak to ujmijmy. Ona sama to ujęła stwierdzeniem, że ma w oku kostkę cukru. No a potem
to doświadczenie mocno dziewczynie wyostrzyło charakter, że teraz do niej bez kija nie podchodź. Hej Dorota, nie pozdrawiam tak jak ty mnie, ale swoje zdanie na temat twojej prozy mam. Także Dorota nie dała się wkręcić w żaden jedynie słuszny dyskurs polityczny, co ją trochę może z jednej strony marginalizuje. No jak widać, nie robi za przeproszeniem autorytet moralny, który wszędzie się wciska i wszędzie jest lansowany w mediach, tylko gdzieś tam robi swoje, robi po swojemu i być może będzie miała to szczęście, że przynajmniej ona nie dostanie Nagrody Nobla i znajdzie się w bardzo zacnym towarzystwie Lema czy Różewicza. A może też i Herberta. Kto wie. Dorota jest właśnie jak ta motorówka pływająca w kanale, jak powiedział to Stanisław Lem, albo wręcz jak mikser, który po prostu miele wyrzuca ten muł z dna na prawo i lewo i wszystkie strony polityczne, wszyscy, którzy znajdą się blisko tego kanału, będą po prostu uwaleni tym mułem od stóp do głów. I to jest może główna cecha przekory i siła tej prozy. Ale przeczytajcie to sami. Dziękuję.